Witam serdecznie. Dziś zrobimy sobie kolejną świetną sałatkę tym razem do obiadu. Będzie to sałatka na bazie czerwonych buraków gotowanych. Będzie tutaj też kawałek pora, dwa takie pędy selera naciowego. Mała taka cukinia, świetna będzie na pewno też tutaj właśnie w tym. I mam tutaj trzy ząbki czosnku. To one też fajnego tutaj nadadzą fajnego smaku. Oczywiście będzie tutaj też dressing. Dressing zrobimy sobie na bazie francuskiej musztardy. Zobaczycie za chwileczkę wszystko, jak to połączę. No będą tu jeszcze, będzie tu jeszcze parę fajnych składników, ale to wszystko zobaczycie. Więc zaczynajmy robić sałatkę do obiadu. Więc biorę jakąś miskę. Na mandalinie ustawiłem sobie jak najcieńsze, po prostu takie paski będą wychodziły nam. No i kroimy. Ręce sobie trochę natłuściłem oliwą, może mi to pomoże, żeby po prostu nie były takie brudne od buraków. No i buraki po prostu siekam na takie cienkie plasterki. Tak to wygląda, zobaczcie. Oczywiście tak postępuję z wszystkimi burakami, ja tutaj mam 4 sztuki. To tak na obiad dla nas, nie za dużo. Mówię, że to jest sałatka do obiadu, ale tak naprawdę to jest taka sałateczka, że możecie sobie ją zjeść do czegokolwiek, kiedykolwiek, pasuje wszędzie. Ok, buraczki załatwione, ja teraz idę szybko się umyć. Jak już pokroiłem sobie buraki, to teraz na tej samej mandolinie pokroję sobie cukinię. To jest młoda cukinia, ona ma malutkie pesteczki i będzie naprawdę, naprawdę fajnie tutaj się komponowała. Cukinia też już ogarnięta. O, teraz sobie zetrzemy seler naciowy. Teraz już na takich normalnych, grubych oczkach zetrę sobie seler naciowy. To co tutaj wiszą, te sznurki takie, co się nie zeskrobało, ja to odkładam, bo tu są, to są takie łyka i po prostu nie chcę ich mieć tutaj w tej sałatce. Ja go nie obieram, tego selera, nawet jak jakieś tam łyko wpadnie, ono nie jest jakoś tam specjalnie twarde czy coś z tym, czy coś takiego. Robiłem nawet sałatki właśnie bez z tymi łykami i są naprawdę świetne. Ale skoro się udaje ich pozbyć w tak prosty sposób, no to się ich pozbędę. Ok. To już mam zrobione. No to teraz czosnek na tych najmniejszych oczkach. Dodaję tutaj 3 ząbki czosnku na takie 4 buraki. Buraczki, bo to małe buraczki w sumie. No muszę powiedzieć, że sałatka będzie dość pikantna właśnie od czosnku, no i od pora, bo por, jak wiadomo, jest dość taki ostrawy, ale nie dodam znowu, ale nie dodam tutaj cebuli, więc będzie tutaj to wynagradzało cebulę, po prostu ten por wynagrodzi nam cebulę w tej sałatce. Por oczywiście dokładnie, bardzo dokładnie umyty. Jak kupujecie pora, kupujcie sobie te mniejsze takie, no nie bądźmy zachłanni, kupujmy tych olbrzymich przerośniętych, bo ja wam powiem, kupiłem kiedyś właśnie takiego dużego przerośniętego, to w sumie parę razy mi się trafiło, one mają taki rdzawy nalot, dość dużo trzeba wyrzucić tych liści, cały czas idzie ten rdzawy nalot. To jest po prostu jakaś masakra, nie wiem od czego to się tam bierze, ale jak kupuję takie młode, fajne, to one nie mają tego nalotu, są po prostu całe super, nie? I tutaj bierzemy tylko tą białą część. I jak najdrobniej sobie kroimy. Ok, jak widzicie, tego pora jest dość dużo, więc ona też będzie miała taki charakterystyczny, ostry smak. Tak to wygląda w tej chwili. Zaraz wam pokażę dodatkowe składniki, które się tutaj znajdą. Ok, teraz ja sobie wstępnie ją tylko wymieszam, bez żadnych przypraw. Jak już mam tak wstępnie wymieszaną, dodam sól, tak pół łyżeczki soli, może troszeczkę więcej, delikatnie. Dodam tutaj łyżeczkę musztardy.
No i znowu, może trochę więcej, bo faktycznie tej sałateczki tu trochę wyszło. A chcę, żeby ta musztarda była wyczuwalna. Oczywiście musi się tu znaleźć pieprz. Skoro mamy tu taką pikanterię z tego pora, warto dodać łyżkę miodu. Kto nie ma miodu, może dodać cukru, ale ten miód po prostu się sprawdza. Tym bardziej, że to jest takie, tylko buraki są gotowane, ale wszystko jest zimne, więc miód zachowa tutaj swoje właściwości prozdrowotne. Teraz jeszcze to wymieszamy z tym miodem. Możemy dodać oczywiście troszeczkę oliwy. Jak widzieliście, nie robiłem tego dressingu w słoiku, tak jak ostatnio. Robię go w misce, a zaraz zobaczycie dlaczego. Chcę, żeby te buraki z tą cukinią ładnie się przekładały, żeby po prostu nie było, że jest kilka cukiń w jednym miejscu i są sklejone, bo to nie o to chodzi. To jest właśnie tak, że są duże kawałki, są to fajne plasterki, ale muszą być po prostu porozdzielane wszędzie. Wszędzie musi dojść ta musztarda, a te przyprawy. Nie może to być po prostu tak, że po prostu buraki są czy cukinia posklejane i wszystko smakuje nie bardzo, bo jest gruby plaster, który nie ma w ogóle smaku. Do tej sałatki dokładam 3 łyżki kwaśnej śmietany 18. Kto nie chce, może dodać jogurt, może być majonez, ale to będzie wersja taka bardziej zdrowa tym razem. Ok, i to wszystko. To jest cała sałatka. Oczywiście zaraz ją sobie skosztujemy. Ja przełożę ją jeszcze sobie do innego pojemnika, żeby to ładniej wszystko wyglądało, więc zaraz spróbujemy. No i teraz spróbujemy. Ja już ją próbowałem, jest naprawdę świetna. Jestem zaskoczony, że po prostu połączenie tych smaków dało taki świetny efekt. Jest pyszna. Przewija się tutaj ten czosnek z tym miodem, z tym porem, z selerem. Genialna sprawa. Ja wam powiem, zróbcie, naprawdę jest świetna. Ja was gorąco pozdrawiam i do zobaczenia.